Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałem Państwu poopowiadać o kolejnym dziedzicu naszego miasta, o człowieku, który przerwał stagnację Krotoszyna, doprowadził do jego rozwoju, o człowieku, który podpisał większość dokumentów cechowych dla rzemieślników w naszym mieście, o człowieku, który ufundował w Krotoszynie aż 2 świątynie, o człowieku, który był senatorem, kasztelanem poznańskim i jednym z zamożniejszych magnatów w Wielkopolsce pod koniec wieku XVI. Chodzi oczywiście o Jana Rozdrażewskiego, pierwszego doliwite, który był panem na dobrach krotoszyńskich. Zapraszam na materiał. Jan Rozdrażewski, herbu Doliwa, urodził się około 1543 roku w rodzinie Hieronima oraz Anny z Łukowa. W dzieciństwie uczył się najprawdopodobniej w gimnazjum Złotoryi wraz z synami Leszczyńskich, z którymi jego rodzina utrzymywała bliskie kontakty. Prawdopodobnie od roku 1557 studiował we Frankfurcie nad Odrą, gdzie na fali ruchów reformatorskich włączył się w działalność ruchu Jednoty Braci Czeskich, którego to do końca życia pozostał gorliwym wyznawcą. Na Sejmie Elekcyjnym 4 maja 1573 roku głosował na Henryka Walezego, którego w styczniu roku następnego witał w Poznaniu. Po ucieczce króla do Francji, na zjeździe szlachty w Środzie Wielkopolskiej w 1574, otrzymał mandat na Sejm Konwokacyjny. W lutym 1576 spotykał się w Krakowie ze zwolennikami Stefana Batorego. Był posłem na Sejm Koronacyjny nowego króla, od którego zresztą w 1578 otrzymał urząd podkomorzego poznańskiego. Wcześniej, bo w latach 1569-1574, Jan Rozdrażewski nabywał stopniowo kolejne części krotoszyńskich majątności od podupadłego i zubożałego już wówczas rodu niewieskich herbu Pomian. W 1572 roku w miejscu dawnego oratorium i w pobliżu zapewne istniejącego już wówczas szpitala w rozumieniu staropolskim, ufundował Jan Rozdrażewski braciom czeskim kościółek szpitalny. Chodzi o dzisiejszy drewniany kościółek świętych Fabiana i Sebastiana, znany bliżej krotoszyniakom jako kościółek świętego Rocha. W latach 1579-1580 dziedzic Krotoszyna nadał miastu nowe przywileje. Tutaj warto wspomnieć o tym, że właśnie w te nadane nowe przywileje wpisał dokument lokacyjny z 1415, dokument Wierzbięty, i tylko dzięki temu zabiegowi znamy treść tego pierwszego dokumentu założycielskiego dla miasta Krotoszyna. Na mocy nowych przywilejów Jan Rozdrażewski powiększył granice Krotoszyna o obszary położone od strony wschodniej, chodzi tutaj o tereny leżące między drogami do Dużyna i Gorzupi, a także o obszary od strony południowej, aż do Lasu Perzyckiego. Celem, dla którego powiększył on obszar Krotoszyna, było przede wszystkim ściągnięcie nowych osadników. Mieli oni zagospodarować włączony teren, który liczył około 1700 hektarów. Połączenie majątności krotoszyńskiej z Rozdrażewską dało Janowi Rozdrażewskiemu jedną z największych fortun magnackich w Wielkopolsce w tym okresie. W skład tejże fortuny weszły dwie miasta oraz 43 wsie. W roku 1581 Jan Rozdrażewski owdowiał. Warto tutaj dodać, że jego pierwszą żoną była Barbara z Lachenberków, z wyznania husytka. Po jej śmierci jego stryjeczni bracia Hieronim oraz Stanisław Rozdrażewscy, tu dodam, że pierwszy z nich był biskupem, a drugi jezuitą, próbowali bezskutecznie nakłonić Jana na powrót do kościoła katolickiego. Ten jednak liczył wówczas jedynie na pozyskanie korzystnych dla siebie dzierżaw, co i tak w ostatecznym rozrachunku nie nastąpiło. W roku 1585 po śmierci Jana Rozdrażewskiego, hrabiego Pomsdorfskiego, mimo różnic religijnych, Jan Rozdrażewski z Krotoszyna wraz ze wspomnianym swoim stryjecznym bratem, biskupem Hieronimem, wspólnie zorganizowali pogrzeb zmarłego oraz wspólnie uporządkowali skomplikowaną sytuację majątkową jego zadłużonych dóbr. Z tych długów dobra zmarłego i tak wychodziły przez wiele kolejnych lat. W tym samym roku 1585 Jan Rozdrażewski zawarł drugi związek małżeński, tym razem z Katarzyną z Potulickich. Po śmierci Stefana Batorego Jan Rozdrażewski wziął udział w Sejmiku Średzkim w maju 1587, a w październiku tego samego roku uczestniczył w zjeździe pod Jutrosinem, na którym zdecydowano o zwołaniu pospolitego ruszenia na 11 listopada pod Piotrków. Celem tegoż pospolitego ruszenia było zapewnienie bezpieczeństwa podczas przejazdu do Krakowa Zygmunta III Wazy, wybranego właśnie na tron Rzeczypospolitej.
W następnych latach Jan Rozrzeszewski kilkukrotnie brał aktywny udział w sejmikach średzkich, a 1 marca 1591 roku uzyskał nominację na urząd kasztelana poznańskiego. Wróćmy jednak do spraw krotoszyńskich. Z chwilą nabycia miasta nowy dziedzic zamieszkał w krotoszyńskim dworze. Wówczas był to drewniany kasztel w miejscu dzisiejszego Pałacu Krotoszyńskiego. Właśnie ten drewniany kasztel przez Jana Rozrzeszewskiego w roku 1585 został rozebrany i w jego miejscu wymurowano gmach otoczony ogrodem w stylu włoskim. Warto dodać, że właśnie ten murowany pałac był pierwszym w naszym mieście, pierwszym w Krotoszynie murowanym budynkiem. Jan Rozrzeszewski wspierał rozwój gospodarczy miasta, przyczynił się do wzrostu i rozwoju cechów rzemieślniczych. Wiele przywilejów cechowych to właśnie przywileje, które wydał Jan Rozdrażewski, albo o które wystarał się Jan Rozdrażewski. Dla coraz większej liczby przybywających do miasta braci czeskich w latach 1592-1597 dziedzic Krotoszyna wzniósł murowaną, trójnawową świątynię w stroju późnogotyckim, czyli dzisiejszą bazylikę, dzisiejszy kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. W ostatnich latach życia doszło do konfliktu Jana Rozrzeszewskiego ze wspomnianym już kilkukrotnie biskupem Hieronimem. Powodem tego sporu był proces, jaki Hieronim wytoczył w roku 1593 ich krewnemu, biskupowi pomocniczemu we Włocławku, Janowi Rozrzeszewskiemu Nowomiejskiemu, o zwrot dóbr trzymanych tytułem sprawowania urzędu. Biskup Jan zwrócił się o poparcie do szlachty wielkopolskiej, w tym do pana na Krotoszynie, który udzielił mu takiego wsparcia. Jednym z przejawów konfliktu pomiędzy krewnymi był sporządzony przez biskupa Hieronima w roku 1599 testament, w którym biskup uzasadnił fakt zapisania Janowi jedynie dwóch koni z własnej stajni. Tym argumentem, którym uzasadniał tak niewielki spadek na rzecz krewnego, była niechęć do obdarowywania majątkiem kościelnym nieprzyjaciół wiary katolickiej. Napiętej sytuacji na pewno nie polepszył fakt wybrania w 1599 dziedzica Krotoszyna na funkcję prowizora przez protestancko-prawosławną Konfederację Wileńską. Tutaj w Krotoszynie za czasów Jana Rozrzeszewskiego wyznania reformowane, a przede wszystkim bracia czescy, znajdowali azyl. Jan Rozrzeszewski zmarł 15 marca 1600 roku i został pochowany w przygotowanym jeszcze za swojego życia grobowcu z Piaskowca, który znajduje się do dziś w zborze dawnym, czyli w dzisiejszym kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Warto tutaj dodać, że tuż po śmierci męża Katarzyna z Potulickich przekazała świątynię katolikom, ale wystarała się, aby jej mąż, było nie było heretyk, nadal spoczywał w świątyni. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał przypadł Państwu do gustu. Proszę o propozycje kolejnych materiałów. Być może uda się coś zrealizować. A na dzień dzisiejszy bardzo Państwu dziękuję i zapraszam już na przyszły tydzień na kolejny filmik w ramach naszego YouTube'owego kanału. Do zobaczenia.